Witam serdecznie. Ja również. To już ostatni odcinek tego naszego cyklu nagraniowego. W tych koszulach. W tych koszulach. Mhm. W tym uczesaniu. Nie zmierzwiło ci się tam, żeby kogoś nie rozproszyło tam? No, może nie wiem. No, tym razem będzie jakby nawiązanie do takiej piosenki Do serca przytul psa. Pamiętasz, prawda? Mhm. Tutaj, znaczy w tych czasach było, no, jakby duży nacisk położono na ten plastikowy, sztuczny świat. A jaki świat w tej chwili nam proponują i jak w tych czasach Jan Kaczmarek by się odniósł do tego, co się dzieje na naszych oczach, byłbym bardzo ciekaw, ale spróbujmy nakreślić tło. Bo w tej chwili tło, które nam się nasuwa, takie najważniejsze, to jest to, że mamy do czynienia z jakąś taką abstrakcyjną pandemią, prawda? Tutaj są te, wiesz, próby jakby przygotowania nas do tego, żebyśmy dostali te paszporty, takie te szczepienne, prawda? Wiesz, no, poruszaliśmy ten temat. Tak? W ogóle jest szeroko poruszany. Tak, jednocześnie jeśli chodzi o tą pandemię, to też wiemy, że jest bardzo dziwna sytuacja, no bo nagle wszystkie inne choroby przestały się pojawiać. No właśnie, okazało się, że nasz system immunologiczny zadziałał w sposób genialny i przestaliśmy chorować. Co więcej, zadziałał chyba dość nowatorsko, ponieważ jest spadek zgonów, okazuje się, taki ogólny, globalny. Można by było powiedzieć językiem ekonomii zagregowany. I zdaje się, że pandemia uderzyła również w zakłady pogrzebowe. Takie doniesienia słyszałem, że nie mają z czego żyć, bo ludzie nie umierają. Ludzie, umierajcie, przecież trzeba ratować gospodarkę. Tak, ale widzisz, pogrzebową. Jeśli chodzi o reakcje różnych społeczeństw. Ale widzisz, jakie bzdury. Tak, tak. Zaczynają się coraz częściej pojawiać bardzo konkretne doniesienia na temat tego, że maseczki są nieskuteczne, nie działają. A tutaj bardzo taki fajny artykuł mówiący o tym, że w Republice Południowej Afryki społeczeństwo domaga się odrzucenia szczepionki, bo nie chcą po raz kolejny być świnkami morskimi Billa Gatesa. No proszę. A większość białego społeczeństwa patrzy z pogardą na czarny lud, a on okazuje się być całkiem roztropny. Ale jeśli chodzi o roztropność polskiego czarnego ludu, to tutaj mamy co? Mówisz o górnikach? No, wiesz, no po prostu... Bo tam ich oszukują ciekawie. Ty wiesz, co słyszałem, ja ci powiem, bo to jest ciekawostka. Rozmawiam niedawno ze znajomą, a ona ma dwóch górników w tym, w swoich, no tam zasięgach, kontaktach, mhm. prawda? I okazuje się, że jeden z nich w ogóle nie uczestnicząc w badaniach dostał wynik pozytywny SMS-em, a drugi stojąc w kolejce, tak, a w drugi stojąc w kolejce, kochani państwo, to pogadajcie z tymi Ślązakami, to fajna przygoda jest, a drugi stojąc w kolejce w samochodzie po wymaz, zanim zdążył dostać tą pałeczkę do pyska, to dostał SMS-a, że już, że wynik jest pozytywny. Także tak działa sprawnie nasza służba zdrowia. Ma najwyraźniej narzędzia do tego, żeby czas cofnąć. Więc to też jest pewien dowód moich teorii, na przykład w fizyce stworzenia, że czas nie jest jednolity i nie jest jednokierunkowy, więc jednak można spojrzeć na czas tym sposobem, na co mamy już naukowe dowody, ponieważ to nie byle kto, tylko minister zdrowia zatwierdził te badania i ten rodzaj testu. Więc jest, można traktować to jako dowód naukowy, że czas nie jest jednak konstrukcją osiową, jednokierunkową i jednostajną. Można go cofnąć. Potwierdziłyby się doniesienia o tym, że Polacy rzeczywiście opracowali jakąś wyjątkowo skuteczny i na wysokim poziomie test na tą szczepionkę. Że w ogóle nie trzeba robić testu. I od razu się pojawia wynik. To jest po prostu geniusz. Mówiłem, że geniusz tkwi w tym narodzie. A jak? A szczególnie Szumon? No. No. To jest w ogóle niepojęte, na jakim stopniu rozwoju jesteśmy. Powinniśmy wieść prym na świecie i ten patent po prostu sprzedawać i pobierać
opłaty licencyjne za coś takiego. No nieprawdopodobne. Ciekawy jestem, jak oczywiście ci górnicy boją się wystąpić, ale może trzeba ich poruszyć. Może ktoś nas ogląda ze Śląska, kto jest bliżej, ma w rodzinie. Niech zaczną mówić, że to jest ściema, to jest zamach na nasze górnictwo. Wiem, że nie o tym miał być program, ale to jest zamach na nasze górnictwo, bo tu już obok czekają Niemcy, którzy będą kopać swoją kopalnię i sobie tutaj przekopią. Nawet wszędzie, gdzie chcą. Nawet i Czesi przecież fodrują po drugim. Chyba terenem Polski, bo takie mnie słuchy doszły, że tak to wygląda. No ale gdzie do Śląska jeszcze? To wiesz, tutaj to się rozgrywa tutaj walka o zasoby. Jednocześnie pokazuje nam się, że trzeba ograniczać wydobycie węgla, bo CO2, bo was tutaj postraszymy, tutaj taksem od czarnej śmierci, a jednocześnie sprowadza się za wielomiliardowe kontrakty węgiel z zagranicy. Okazuje się, że jak popatrzymy na spożycie tego paliwa w Europie, to ono nie maleje i jakoś innych krajów się nie kara, tylko tutaj Polsce grozi się paluszkiem, zamykajcie kopalnie. Co więcej, bardzo chętnie udziela się pożyczek, mówię o przeszłości, o historii naszej nowoczesnej, na to, żeby przeprowadzać restrukturyzację naszych kopalń, które polegały, jak zajrzycie dokładnie, kochani, polegały na tym, że te restrukturyzacje to nie była poprawa jakości paliwa, jakości wydobycia i takich tam czynników, które moglibyśmy skojarzyć z tym tajemniczym słowem, tylko likwidacja po prostu i wypłaty odpraw górniczych, gdzie dostali po parę dziesiąt tysięcy górnicy, kupili sobie Opla Astra i byli przez jakiś czas zadowoleni, a teraz tynk, nie? Tak to się załatwia. I to jeszcze pożyczka była z Banku Światowego, żeby ukonkretnić. Także takie machloje się robi na naszym narodzie i na naszym dobrem narodowym się w ten sposób szafuje. Podczas kiedy cała reszta, Anglia może sobie wydobywać, Niemcy mogą sobie wydobywać, śmiecić ile chcą, Stany Zjednoczone, Chiny, największy truciciel na świecie, mogą. Nie, tu u nas trzeba dokonać restrukturyzacji. I teraz właśnie taka restrukturyzacja tylko na siłę dokonuje się poprzez fałszywe testy, poprzez tego rodzaju machlojki na informacji. Znowu spotykamy się z wielkim oszustwem. I trzeba to zapytać. Niech ci górnicy, jeśli są odważni, bo ja przecież tego nie zrobię, bo jak? Zapytają, jak to jest możliwe. Test był pobrany o godzinie na przykład 13, a ja już za 15 miałem wynik. Tak to działa, ale mam tutaj dwa przykłady, znowu bardzo ciekawe, które pokazują, że jednak coś się dzieje. Mianowicie sąd rejonowy w Kościanie uznał, że nałożone na Polaków przepisy zobowiązujące do noszenia masek powinny być wprowadzone w drodze ustawy, a nie rozporządzenia. Proszę bardzo, wreszcie ktoś mądry się odezwał. Zamieścisz link? Tak, oczywiście. Więc spójrzcie na to, kochani. I teraz tak. Sąd w Kościanie zgodził się z obwinionym, iż rządowe nakazy i ograniczenia są niezgodne z prawem. O. A jeszcze lepszy myk jest tutaj, bo doczytałem się, że w sobotę, gdzie tutaj mamy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w oświadczeniu podkreślił, że w związku z sobotnimi dwoma największymi zgromadzeniami, jakie odbywały się na terenie wrocławskiego rynku, policja prowadzi czynności wyjaśniające. Tu chodzi o te 150 osób, a to były wydarzenia związane z tymi przedwyborczymi spotkaniami tych naszych kandydatów. Czyli zobacz, że znowu gdzieś tam... Ale co oni chcą wyjaśniać w tych postępowaniach? To jest... I jaki jest postęp tych... Policja prowadzi czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu w związku z przekroczoną dopuszczalną liczbą uczestników zgromadzenia. Tu chodzi o te 150 osób. Czyli tutaj sąd pokazuje, że maseczki. Tutaj policja sama z siebie stwierdza, że te wiece wyborcze tych całych naszych polityków coś jednak nie są do końca spójne z tym prawem, które sami uchwalili. Czyli coś zaczyna jakby na tym poziomie, powiedziałbym, już egzekucyjnym
być zauważalne. Czy oni są albo tępi, albo w ogóle niedorozwinięci. Sami sobie strzelają w kolano za każdym razem. Tak, tak, tylko znowu gdzieś tam pokazujemy, że ten cały cyrk szczepionkowy zaczyna jakby dochodzić do ludzi, że coś jest nie tak. I to już nie są kiedyś takie nasze alternatywne opowieści, a to już bzdury, bo my o tym wiemy. Ale tutaj Afrykanie, tutaj znowu jakaś kwestia sądu w Polsce. Coś zaczyna być na rzeczy. Gdzieś tam pomału ten cyrk zaczyna być dostrzegalny i zaczyna być piętnowany przez ludzi. Przez poziomy jakichś tam, nie wiem, nawet elementów władzy. No, trzeba takie treści propagować po prostu. Cały czas nawet sobie zrobić print screena i wydrukować orzeczenie sądu. Co prawda nasze prawo nie jest oparte na precedensie, ale jeżeli raz był taki wyrok, to można się na niego powołać i domagać się rozpatrzenia sprawy w tym trybie, w którym był rozpatrywany w tym kościanie. No, no przecież to oczywiste, że te maski nie chronią nikogo, ani bo była taka połowiczna idea, czy też teoria człowieka, który bądź co bądź powinien się znać na tym, bo się podpisał zresztą zupełnie inaczej, innym zestawem posługuje się pan Szumowski, będąc ministrem, a innym podpisuje się prywatnie, czyli dwoma imionami, będąc lekarzem, więc to on siebie traktuje jako dwie osoby. Panie ministrze, my wiemy, na czym ten myk polega. Jak pan się zwalnia z odpowiedzialności. Albo pan ma jednolity podpis, albo nie. I my też wiemy o tym i będziemy o tym mówić. Ci, co są wtajemniczeni w prawie, będą wiedzieć, jaka jest wartość podpisu, dlaczego w banku trzeba się podpisywać na wzorcu podpisu, a później go powtarzać. A pan Szumowski tego nie robi, zwalniając się z osobistej odpowiedzialności. No ale jednak mimo wszystko nie pozbędzie się tego dyplomu tak łatwo i my wiemy, że był lekarzem, więc powinien wiedzieć, jakich rozmiarów jest wirus i jaką konsystencję i gradację ma maseczka za wielokrotność jej ceny, którą kupił. To jest porównanie takie, które można by było powiedzieć, że wstawianie krat w oknach to zabezpiecza przed komarami. To jest tego typu porównanie, więc nie zwalnia to pana ministra z wiedzy, którą zdobył zresztą za nasze pieniądze na Akademii Medycznej, prawda? Powinien wiedzieć o tym i być uczciwy w tym swoim zawodzie, a jak nie jest i nie ma takiej wiedzy, to może rektorów uczelni i ludzi, którzy podpisali się pod tym dyplomem, należałoby poprosić o weryfikację jego wiedzy w związku z tym. I prosimy pana rektora o wypowiedź, czy pan naprawdę nadaje się do tego zawodu, jakim jest odpowiedzialny bądź co bądź i o wysokim zaufaniu społecznym. Do niedawna był zawód lekarza. Taś się nagada. Tak, ale bardzo ładnie jakby omówiłeś pierwszą część tej naszej rozmowy, ale ja chcę taki troszeczkę sobie przejść do drugiej części płynnie. Łącznikiem będzie osoba Billa Gatesa. Bo... O, to jest prawdziwy lekarz, widzisz, na dużą skalę. Facet bez żadnego wykształcenia, on nawet informatykiem nie jest. Ale ja się chcę ratować jeszcze dużo ciekawszej jakby sytuacji, mianowicie, że Bill Gates chce karmić dzieci sztucznym mlekiem matki. O, widzisz, więc jemu na sercu leży przyszłość ludzkości. Tak, dołożę ci jeszcze kilka elementów, bo to pozwoli nam dać takie fajne tło do rozważań, które wprowadzą nas nie w plastikowy świat, ale zupełnie jakiś taki biochemiczny i biorobotyczny. Mianowicie, pierwszym tematem to właśnie jest to sztuczne mleko. Drugi temat, bardzo ciekawy, to jest produkowanie organizmów w tak zwanych inkubatorach. Czyli inkubator wyhoduje twoje dzieci w domu. Są prace pokazujące, też damy link tutaj. Matrix, część 24. Tak. Na temat tego, że... Widzę to urządzenie, tak, na komputerze w tej chwili. Tak, że program wchodzi w fazę promocji, oferując obywatelom opcję hodowania dzieci w domowych inkubatorach. To nawet wygodne, bo można by było trochę ciszy
zdobyć. A do jakiego wieku nie pisze? Ale już i teraz tak, wielkie korporacje szukają klucza do wykradania DNA i do rozwoju rynku, na którym obywatele będą zamawiali modyfikację genetyczną ich przyszłego dziecka. Dołóżmy do A po co wykradać, jak oni chętnie nadstawiają policzki do wymazów? Dołożyć jeszcze ostatni element, mianowicie, to już Państwo muszą sobie poszukać, bo to jest znany temat, mianowicie Izrael będzie w tej chwili jakby liderem w produkcji tak zwanego sztucznego mięsa. I teraz popatrzmy się całościowo. Sztuczne mięso, sztuczne mleko, dzieci z inkubatorów, więc efekt jest taki, że to nie jest wizją plastikowy, sztuczny świat, tylko jakiś taki biorobotyczny, sztuczny świat. Ale żywność polimerowa już dawno jest znana w Stanach Zjednoczonych, na przykład agendzie, która jest zależna od wymienionego kraju. Na szczęście do Europy ta umowa nie została podpisana, żeby tutaj wpłynęło. Natomiast wpłynęło w darach. Nie wiem, czy pamiętasz te pomarańczowe serki, co rozdawane były w kościołach. Pamiętam. To jest ewidentnie plastikowe żarcie, które nam dawano dla zapełnienia żołądków. No ale chyba nie wierzymy w taką dobroczynność. Aż taką, bo żywność polimerowa w produkcji jest niezwykle tania. I to nie jest jakaś przyszłość ani science fiction, tylko to już jest przyszłość od wielu dziesiątek lat. Amerykanie to jedzą i to jest bardzo tanie i warstwy, które zarabiają słabo, muszą ratować się wypełnieniem żołądka czymś. Więc mnie nie dziwi postęp w tej dziedzinie. Natomiast mięso, jeśli chodzi o mięso same, sądzę, że jakby się posłuchało pewnych wiadomości, które krążą jako nie do końca sprawdzone o rabinach, którzy nam tłumaczą, że porwania dzieci, to się to robi tamto, a później się dodaje do żywności w ich rzeźniach. Wielokrotnie mnie poprawiano, żeby nie wierzyć w tego typu informacje. No, ktoś taką informację wypuścił, fejkową, nie fejkową. W każdym razie sądzę, że takie informacje mogły ewoluować w pomysły właśnie produkcji na przykład sztucznego mięsa, tylko właściwie z czego? Czyli co, zestawienie aminokwasów jakiś oni mają po prostu i produkują, czy to znowu jest żywność polimerowa, która przypomina mięso? Trudno powiedzieć. Jeszcze do tego dokładasz informacje ze sztucznym mlekiem? Tak. No bo mleko w proszku jeszcze jak cię mogę, no dobra. Ale sztuczne? Sztuczne, czyli z czego ono jest zrobione? Tu widzisz, sztuczne mleko, inkubatory, gdzie w sztuczny sposób wytwarza się organizm, tutaj akurat były chyba jagnięcia, czyli owieczki, tutaj już mówimy o ludzkim organizmie. Zobacz, co się dzieje. Moje programy z biorobotyką są archaiczne już w ogóle w związku z tym. Rozumiesz, o co chodzi? A jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje o tym, jak ważne są hormony, bliskość serca, połączenie matki z dzieckiem... No ale mamy sztuczne serce, to można obok inkubatora zainstalować. Będzie sztuczne, będą sztuczne uczucia, nie, fajny kierunek, nie? Tak, tak. Sobie tak, wymyślił. Tylko chodzi mi o pewien koncept, który znowu, jeszcze niedawno był fantastyką, a w tej chwili okazuje się, że jakby zastąpienie człowieka czymś, co jest, nie wiem, no, quasi człowiekiem, właściwie to już, nie wiem, jakimś biorobotem, jest właściwie tak bliskie, że czytając to i oglądając, to właściwie można powiedzieć, że to już jest ta przyszłość. I teraz, jak wracamy do tej piosenki, prawda, tego plastikowego świata, to już nawet nie jest plastikowy świat. Tam już nie ma miejsca. Plastikowy świat to era przeszła. W tej chwili będziemy mieli biologiczny plastik. Okazuje się, że polimery w tym kierunku idą. Coś podobnego. Sam bym tego nie wymyślił, ale widać, prześcigają nas w pomysłach. To jak rozpoznamy prawdziwego człowieka? Znowu będziemy mieli takie zapytanie, czy też dylemat z Matrixa, czy jesteś z tego łona sztucznego, czy urodzony w Zionie, prawda? Pamiętasz to słynne rozróżnienie.
No nie możemy do tego dopuścić. Ludzkość, jak kiedyś żeśmy mówili o tym, że ludzkość przestanie istnieć, jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to okazuje się, że ludzkość przestanie istnieć, ale będzie takie coś, taka hybrydyzacja. Takie coś, co trudno nazwać w tej chwili. A może jeszcze dodatkowo będzie jakiś aparat do teleportacji duszy w związku z tym, żeby ten organizm zasilić tam. Bo my, ludzie żywi, którzy nie zgadzamy się na to, żeby traktowano nas jak kawałek plastiku, potrzebujemy mieć łączność z naszymi duszami, a tu co będzie? Czyli możemy rozegrać taką scenkę aktu małżeńskiego, akt pierwszy. Będziemy mieli dziecko? Chcę mieć dziecko. No dobra, niech będzie. No i włącza guzik Enter. Już jest. Już jest, bo rośnie. Przyspiesz trochę. 16-letnią Tajkę chciałem adoptować, to się nie zgodziłaś, teraz wpadasz na taki pomysł. Tego typu scenki możemy rozwijać w tym kierunku i mamy obraz żywcem wzięty na przykład z dawcy pamięci. Gdzie człowiek był kwalifikowany po porodzie do życia albo do tego, żeby go uśmiercić na podstawie wagi i innych cech, które się tam bada po urodzeniu. Tak, zresztą tą wagę też się nie bez przyczyny zobacz, waży. Jak w tych przykładach, które tutaj podajemy, w bardzo jakby taki prosty sposób wyeliminowano coś, co jest najważniejsze, czyli macierzyństwo, rodzinę, człowieczeństwo. Praktycznie w tym zachwycie, zachłyśnięciu się tą jakby, nie wiem, technologią, czy tą nanotechnologią, biotechnologią, doprowadzamy do tego, że zapominamy o czymś, co właściwie no, każdy wiedział, że uczucie to jest wtedy, kiedy jest ta miłość, kiedy jest związek, kiedy jest po prostu no, ta tak zwana chemia pomiędzy ludźmi, szczególnie dzieckiem a matką. Bo te przykłady naprawdę są zatrważające, bo pokazują, że już właściwie są blisko stworzenia takiego bytu, które nie jest człowiekiem. Dawno uprzedzaliśmy naszą publiczność, że takie próby zostały już zrobione. Nie tylko na podstawie domysłów, tylko konkretnych doświadczeń ludzi, którzy spotkali tak zwanych sztuczniaków, jak ich rozpoznawali, jakby byli zmrożeni po prostu tym spotkaniem, tą bezdusznością, tą brakiem głębi w oczach. A w tej chwili nam się to prezentuje jako realną propozycję przyszłości. Czy w tym kierunku pójdzie? Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał wykorzystać te pomysły, chyba że ci ludzie, którzy są bezdzietni i mają problemy, no to może pójdą w tym kierunku, chociaż nie sądzę, żeby takie urządzenie, bo patrzę w tej chwili na tą kapsułę, ona mi przypomina idealnie to, co było pokazane w Matrixie. Kształtem, kolorem w środku. To trzeba być zdesperowanym i ja rozumiem takie ciśnienia biologiczne, gdzie kobiety głównie, bo to one są rodzicielkami, chcą tej biologicznej realizacji, ale też i jako głęboko emocjonalne istoty chcą doświadczyć przede wszystkim tej więzi, macierzyństwa, miłości. I zabierze im się to coś, tą wartość, to co to będzie, jak to nazwać w ogóle? Widzisz, mamy teraz problem nomenklaturowy. Tak, problem nomenklaturowy to jest jedna sprawa, a to, co jest istotniejsze, to właściwie kwestia, co to będzie. Wiesz, ja niedawno spotkałem się z taką właśnie koncepcją, że tych biorobotów jest co najmniej 90%, a ludzi jest bardzo mało, więc patrząc się na to, w jakim kierunku to idzie, no rzeczywiście może być jeszcze mniej i ten Terminator to będzie pikuś w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje, bo tam przynajmniej było wiadomo, o co chodzi, można było, załóżmy, rozpoznać, bo to była taka, wiesz, walka ze sztuczną inteligencją, a w tym momencie będziemy mieli co? Jeśli nie będziesz miał takiego wyczucia albo wręcz takiej, nie wiem,
urządzeń, jakichś takich, które potrafią sprawdzać, no bo nie każdy będzie w stanie, wiesz, sprawdzić. Być może rzeczywiście będziemy chodzili w grupach z empatami, którzy będą odczuwali po prostu, czy to jest człowiek, czy nie człowiek. Dlaczego nie? Może i tak. Rozumiesz, jaka przyszłość? Chodzi mi o to, do czego zmierza właśnie ten taki no, naukowy świat. Spotkałeś się z taką opinią tego stosunku 10 do 90, to być może ja spotkałem się z innymi opiniami, które dają mi możliwość rozszerzenia takiego sumarycznego od 20% do 50%, że jest nas, ludzi żywych. I będę to jeszcze w innych programach komentował i przedstawię na to pewne uzasadnienie z różnych źródeł. Ale jeżeli by się spełniło taki stosunek, jak ta opinia, z którą się spotkałeś, no to być może będziemy w pełnej pogardzie, nawet jako mniejszość jakaś etniczna albo wręcz relikt biologiczny. Tak, ale widzisz, ten relikt biologiczny, będąc w mniejszości, a w tym systemie, który jest zaprogramowany na tak zwaną demokrację, znowu wracamy do polityki, no to on nie ma żadnej szansy, żeby w jakikolwiek sposób no, jakby wygenerować swoją opinię. I tutaj cały czas będę wracał do tej kreacji, o której często, gęsto powtarzałem, o tej sile kreacji. Ale zanim, to wejdę ci jeszcze, bo użyłeś tego tam polityka i tak dalej, to powiem ci, byłoby bardzo wygodne dla systemu, bo wtedy żadna polityka nie byłaby potrzebna, jeżeli można wyprodukować człowieka, to można wszczepić mu każdą myśl, w tym także posłuszeństwo ślepe, nie jakimś rządom, tylko po prostu dlatego, bo tak jest. Taki masz program i masz być posłuszny, a ja tutaj wciskam guziki. No i myślę, że generalnie tego typu organizmy, skoro są na etapie produkcji tkanki, no to generalnie o tkankę, to najprawdopodobniej te implanty, jeśli chodzi o myślenie, bo to nie będą twory biologiczne. To nie są twory biologiczne, one będą tworami zaprogramowanymi. I to od tego, jak jest skonstruowane to urządzenie, a my nie wiemy, co programista wymyślił, bo to jednak, wiesz co, natura to jest natura. Ja będę to oddzielał wyraźnie. Co jest naturą? Wiesz co, ogarnął mnie wielki smutek, bo przesunąłeś te obrazy przed chwilą ze sztucznego mięsa na sztuczne łono i tak właściwie nie bardzo wiem, bo to tak koresponduje ze sobą, że wręcz jest obrzydliwe. Tak, to jest dokładnie obrzydliwe. To generalnie nie jest ludzkie. Ale zobacz, to jest jakby element tego, co funkcjonuje w internecie, w informacjach, w programowaniu społeczeństwa na pewne rzeczy, które przychodzą. Ja mam kilku znajomych, którzy rzeczywiście no, dobrze zarabiają, są zachłysnięci tymi nowinkami technicznymi i dla nich, jakbym to pokazał, to mówią, o, jak fajnie, może rzeczywiście pewne problemy znikną, będzie można dużo więcej robić, nie szukają tego drugiego dna. A ja niestety bardziej tutaj jakby patrzę się z perspektywy tej wizji Terminatora, kiedy rzeczywiście musimy mieć partyzantkę ludzką i szukać tych ludzi w społeczeństwie biorobotów. Albo odpuścić zepsuty program. Już jeden taki program się zepsuł, nie wchodząc w szczegóły. Życie też da się zepsuć. Cały projekt. I tutaj najwyraźniej tego typu działania. Popatrz, ile moralnych problemów obudziło klonowanie. Tak? Niezależnie od tego, czy owieczka Doli była, czy nie była, czy to było podstawione, czy nie, to jednak problem moralny, czysto teoretycznie, można przedstawić bez realnych dowodów na klonowanie. Można go rozpatrzeć jako problem filozoficzny. Jacek, a czy to będzie klonowanie? Jeśli nie wiadomo od kogo i od czego ktoś mówi, że tu był zarodek, tam był zarodek, a nie byliśmy przy tym, nie wiemy, co zostanie skonstruowane i w tym momencie tacy rodzice dostają coś, co im się powiedziało, że to jest od nich, a nie miało w ogóle styczności z nimi. No wiesz, dzieci jak chcą pieska, to też dostają pieska, który chodzi na baterie, szczeka,
mruczy, jak się go głaszcze, tak lalki został, mówiące. I tak jak został zaprogramowany, tak działa. No, więc możliwe, że część z ludzi, którzy zapomnieli o swoim człowieczeństwie i nie mają nikogo, kto by im mógł przypomnieć ten stan, będą zachwyceni, że będą mieli takie programowalne dziecko. Wybiorą sobie kolor oczu, być może kolor skóry nawet, bo może się zmienić, że trendy będzie inny kolor skóry niż obecnie mamy. Włoski, wielkość, płeć, sposób zachowania, może trzeba będzie wybierać później, unikając sporów przy obiedzie, jaki zawód to dziecko będzie miało, no tylko enter będzie stomatologiem albo bankierem, bo tak ci się będzie lepiej powodzić. Kłopot w tym, że może mogą być pewne limity oczywiście i na bankiera trzeba będzie na przykład wykupić jakiś rodzaj żetonów wirtualnych. Generuje to cały szereg różnych problemów, które i tak jakby spojrzeć i z tej i z tamtej strony na nie powodują nasze odczłowieczenie i wprowadzają nas w świat gier. To są gry. Komputeryzuje się nas już do granicy wytrzymałości. Gdzie jest ta granica? Trudno powiedzieć. Na granicy, tak sądzę, kompatybilności naszego DNA z duszą. Jeśli ona zostanie zatracona, to nie będzie się już wcielać. A czym będzie pożywiany taki organizm, jaką siłą wewnętrzną i z jakiego źródła? Trzeba zadać to retoryczne pytanie i patrzeć na rozwój sytuacji. Tylko widzisz, pewne pomysły i pewne projekty mogą funkcjonować tylko wtedy, kiedy są zasilane potrzebą i energią. Czyli musi być to zainteresowanie i ta odpowiedź na tak. I teraz my, pokazując to, analizując, staramy się uzmysłowić, że pogoń albo jakby kierunek rozwoju ludzkości w tym kierunku to właściwie jest droga donikąd. A właściwie, tak jak powiedziałeś, droga na zatracenie. Tak, ale z drugiej strony trzeba też jeszcze bardziej troszeczkę rozszerzyć myślenie o tego typu projekcie. Bo w związku z tym, że takie coś stało się możliwe, no bo jeżeli nam pokazują, to znaczy, że jest to możliwe. Czy działa dawno. Albo działa dawno, tak, w domyśle. To po co zatrudniać w Policji Polskiej obcokrajowców? Po co sprowadzać żywe wojska? Można je na miejscu wyprodukować i zaprogramować na dowolne działanie i dowolny stopień posłuszeństwa. Czy to nie jest niebezpieczny kierunek? A jeżeli wyprodukujemy potwora, ile razy przedstawiano nam filmy. Nie, to tak, też, ale filmy, które pokazują wojnę człowieka ze sztuczną inteligencją, że to poszło za daleko. I te filmy od dziesięcioleci są nagrywane. Że poszło za daleko i w pewnym momencie gra na świadomość, czyli gra dwóch świadomości, jednej naturalnej, a drugiej sztucznej, doprowadzi do tego, że któraś z nich zechce przetrwać bardziej od innej, więc będzie miała skłonność do zniszczenia konkurencji energetycznej. I trzeba zadać sobie to pytanie, jakkolwiek dziwnie ono brzmi. Ale to jest naszym obowiązkiem jako ludzi. Czy my chcemy zostać ludźmi? Czy chcemy po prostu obserwować grę w odczłowieczanie? I tylko od nas zależy, czy my w tą grę zagramy, czy też będziemy grać w swoją grę. Ja mam sprzeciw. Znaczy, wiesz doskonale, że... A te piłeczki to było to sztuczne mięso? Przewiń to w ogóle, bo no, sztuczny koziołek. To jest to sztuczne mięso? Wygląda jak piłka do koszykówki. Nie, to jest jakieś tam wykładanie DNA i tak dalej, wiesz, tego typu rzeczy. Czyli nie zaprezentowali tego? Nie, no mięso to ja tam, wiesz, z pamięci wrzuciłem, bo... Aha, rozumiem, rozumiem. Wątków, więc... Ciekawe, czy można zamówić z kością, z chab i bez kości. Dobrze, ale widzisz, schab z kością, przytulanie psa, chła komar, to są rzeczy, które jednak nam bardziej odpowiadają od tego wirtualnego, znaczy może nie wirtualnego, od tego cybernetycznego albo biochemicznego świata.
i sami musimy się zdecydować, czy będziemy wspierać tego typu działania, które w pewnym momencie... Ja mam sprzeciw. Tak. Powtórzę. No ja tak samo, aczkolwiek wiesz, uważam, że na przykład jakieś tam regeneracje czy metody leczenia, jeśli one są efektywne, jak najbardziej. Bo to są technologie też można wykorzystać, tylko kwestia, czy technologia zdominuje rodzaj ludzki i przejmie nad nim kontrolę, albo ci, którzy konstruują tą technologię, bo tutaj właśnie trzeba zawsze zastanowić się, jakie jest sedno, kto do tego dąży. Wiesz co, takie wynalazki i uzasadnienia wynalazków różnego rodzaju odkryć naukowych, jakkolwiek one miały założenia dobre, też mamy parę przykładów. Na przykład przetaczanie krwi. Oczywiście jest wiele opinii za i przeciw, ale nie ma wątpliwości w medycynie naszej akademickiej, że krew ratuje w jakiś tam sposób życie, kiedy jej zaczyna brakować. Kłopot tylko w tym, że działają wszystkie takie stacje poboru krwi, nawet mobilne, a krwi zawsze brakuje. Jak to jest? Ktoś ją wypija, czy o co chodzi? Jest no, w ogóle? Z tym piciem krwi to chyba jesteś blisko, ale... No ale ty zauważasz, ciągle się doi ludzi z tych krwi, dostają na pocieszenie paciorki, czyli czekoladę, czy jakiś medal w ogóle, czy legitymację. I oni się doją z tej krwi, ciągle doją i litrami idzie krew. Może właściwie powinno być to wystawiane w postaci cysterny, byłoby bardziej efektowne. I ciągle jak ktoś z rodziny ma wypadek i potrzebuje tej krwi, to zawsze, niemal zawsze jej brakuje. Niemal, Ale to jest zupełnie inna historia, drogi Jacku. I nie będziemy podejmować tego wątku, dlatego że to jest wątek na... No tak, ale to taka propos tego, że technologia czy biotechnologia będzie zmierzać w kierunku odtwarzania części ciała, czyli powiedzmy, nie wiem, można by było sobie wątrobę, nerkę, cokolwiek odświeżyć, przeszczepić, wyhodować wcześniej, prawda? I tak, jeżeli te technologie są wprowadzane, to okazuje się koniec końców, że jak ktoś potrzebuje, to i tak tego nie ma. To kto ma, skoro są pobierane takie rzeczy? Kto korzysta z tych technologii? Tu musimy się zastanowić nad tym. I to nie jest myśl socjalistyczna ani komunistyczna. Tylko znowu wracamy do tematu, że są równi i równiejsi. Ci mają dostęp, albo tamci mają dostęp. Nierówność traktowania ludzi wobec dostępu do technologii poprzez blokady finansowe, no także trzeba by było się zastanowić, tak, nad tym. Czy tak ma być, czy tak ma nie być? Po co są ubezpieczenia społeczne w związku z tym, jeżeli ma być to zagwarantowane tylko dla tych najbogatszych? To w cholerę zlikwidować ten ZUS i inne instytucje, które są niewydajne i sobie złote klamki potrafią założyć i w kiblu zamek za 3000 złotych szyfrowy, a zwykły petent nie może się po prostu wylać w urzędzie, prawda? Bo jest zarezerwowane dla tych lepszych. No, zwróćmy uwagę na absurdy, w których my po prostu żyjemy, bo to już tego czas to skończyć. I tego typu wieści powodują ślinotok niektórych, że będzie fajnie, ale guzik z tego dostaną. No. Taka jest prawda, bo do tej pory taki było, więc system nie będzie... będzie robił sobie oczywiście dobry PR, ale nie będzie to dostępne. Czyli pora zmienić cały system. Dokładnie. Ten system jest po prostu krótko mówiąc... Zgodzę się. Czyli co? Zmieniamy ten system, a widzowie razem z nami. To teraz ty coś optymistycznego na koniec to może... Już powiedziałem, zmieniamy ten system, a widzowie razem z nami. Zgadzam się. Ja cały czas w tym kierunku podążam. I jak zwykle miało być o czymś innym, a konkluzja wyszło jak jest zwykle zawsze taka sama. Dziękujemy Państwu jak zwykle za uwagę i cierpliwość do nas. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia. Do zobaczenia.